Co jakiś czas na tym kanale trafia się użytkownik niewprawiony w YouTube'a. Osoba, która mimo najlepszych chęci nie rozumie, na czym polega kanał Puchacz i pisze mi komentarz w stylu fajny film, ale trochę za dużo memów. Albo fajnie zrobione, tylko szkoda, że tak cały czas żartujesz. What? Bro, what are you talking about, man? Tylko żarty, humor i memy trzymają mnie przy życiu i sprawiają, że kocham każdą sekundę pracy przy tym kanale, bo pozwalają mi się wyżyć na kulturze, którą w dużej mierze gardzę i której nie rozumiem, a przynajmniej nie rozumiem sposobu, w jaki jest przekazywana i uważam go za beznadziejny. W tym materiale zrobimy jednak coś innego, bo tematyka zbrodni przeciwko ludzkości, stworzenia systemu, całego przemysłu nastawionego na wyniszczenie konkretnej grupy ludzi i trauma, jaką doświadczył nasz naród, nie przystoi do żartów i konwencji kanału i do wszystkiego, co się na nim z reguły pojawia. Stwierdziłem jednak, że i tak przygotuję właśnie takie zagadnienie, bo paradoksalnie jest to jeden z tych nielicznych rozdziałów w naszej literaturze i kulturze, którą serio jakby uwielbiam, czy który serio uwielbiam i której poznanie zawsze sprawiało mi przyjemność. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, czytanie lalki albo analizowanie rozterek Macbetha to jest dla mnie rozrywka porównywalna z jedzeniem pierogów, a lektura medalionów, ręki w ogniu czy wspomnień z Powstania Warszawskiego podnoszą mi tętno, zmuszają do patrzenia w głąb siebie i robią jeszcze kilka innych rzeczy, które chyba właśnie ma robić nam kultura. No więc dla wszystkich, którzy uważają z jakiegoś powodu, że kanał Puchacz robi dobrą robotę, ale szkoda, że żartuję, doczekaliście się. Zapraszam na materiał może nie tyle na serio, co po prostu w formie takiego przeglądu wiedzy. Wiedzy, która na szczęście w tym przypadku jest uznana przez podstawę programową jako szalenie ważna. I zacznę właśnie od polecenia tego, żeby dać literaturze obozowej i utworom powstałym w trakcie wojny i okupacji albo zaraz po szansę. Tak jak moim zdaniem w podstawie programowej jest mnóstwo takich pozycji, wokół których najlepiej zrobić po prostu slalom, wspierając się czatem GPT, streszczeniami z Bryka, opowieściami dziadka i Wikipedią, tak tutaj odradzam w ten sposób postępować. Jest moim zdaniem coś na dziwnym poziomie niemoralnego w czytaniu streszczenia, wymieniającego w punktach na przykład cierpienie i okrucieństwa obozu pracy. Chociaż nie umiem tego uzasadnić, to po prostu odradzam. Przejdźmy więc teraz do definicji i tego, co zawsze w tym miejscu dzieje się na kanale Puchacz. Mianem literatury obozowej określa się część piśmiennictwa dotyczącego II wojny światowej i związanego bezpośrednio tematycznie z rzeczywistością przede wszystkim niemieckich obozów koncentracyjnych, ale także sowieckich łagrów, czyli takiego odpowiednika właśnie w Rosji. W roku 1939 Polska stwierdza, że nie idzie na ustępstwa ani wobec Niemców, ani wobec Rosji. Jesteśmy w konflikcie, a potem przez niecałe 6 lat jesteśmy zdobyczą, a nasze społeczeństwo w tej nowej rzeczywistości tak naprawdę dopiero rozpoczyna prawdziwą walkę. Walka toczy się o rząd dusz, które czuje się Polakami. Nieważne czy Niemcy czy Rosjanie, okupant nie chce, żeby tak było i żeby tak pozostało. Publikacje z tego okresu dzielą się na różne typy, jednak wszystkie trzeba poznawać, znając właśnie ten bardzo prosty kontekst, że powstawały przez twórców, którzy byli przedstawicielami narodu, który znowu w brutalny sposób, znowu w naszej historii, stracił swój kraj i przeciwko któremu wymierzona była ogromna machina zbrodni. W bardzo wielu utworach z tak zwanej literatury obozowej autorzy dokonują wyraźnego podziału na świat katów oraz świat ofiar, świat dobrych, niewinnych istot i świat tych złych, akcentując tym samym i podkreślając bestialstwo oprawców oraz męczeństwo i heroizm prześladowanych. I ma to głęboki sens, po pierwsze dlatego, że w taki sposób tłumaczą oni sobie rzeczywistość i ją odreagowują, a po drugie takie przedstawienie heroizmu jednej strony i okrucieństwa drugiej może, choć nie musi, mieć też taki aspekt motywacyjny, nadający temu cierpieniu sens. Zło i krzywdę w tego typu utworach autorzy traktują jako chwilową katastrofę kultury i cywilizacji, czekają na jej koniec i powiedzmy nowe rozdanie, taki głęboki reset, którym zwycięży dobro. Dokładnie wzorem apokalipsy, którą omawiam szerzej w materiale poświęconym Biblii i który gorąco Ci polecam, dlatego że tutaj mamy takie przeniesienie w sumie 1:1. Ale jest też inny wymiar twórczości i są takie dzieła, które nie analizują wydarzeń z lotu ptaka, a ich autorzy występują z pozycji uczestnika traumatycznych wydarzeń. Autorzy zabierają nas na przykład
przykład do środka obozu koncentracyjnego, opowiadając historię ludzi, które działają na czytelnika jak film Ósma Mila. Opisując nieludzką rzeczywistość obozów, więzień i miejsc tortur, autorzy prezentują okrucieństwo w czystej postaci i zestawiają je na przykład z codziennością, pokazując, jak wygląda ta nowa normalność. Na przykład Gustaw Herling Grudziński, więzień sowieckich łagrów, stara się w swoim cyklu opowiadań wytłumaczyć, co ma w głowie więzień, który z jednej strony jest, albo przynajmniej był niedawno, normalnym, nieżypczącym nikomu źle człowiekiem, a z drugiej strony ma świadomość, że teraz, jeśli na przykład nie ukradnie chleba swojemu koledze z łagru, no to umrze z głodu. Jest też trzeci typ twórczości i patrzenia na otaczającą Polaków rzeczywistość, który opiera się na przekonaniu, że jest to sytuacja tak bardzo dziwna, że nie mamy do dyspozycji aparatu pojęciowego, żeby ją opisać. I tutaj doskonałym przykładem tego podejścia jest Tadeusz Borowski, który w cyklu opowiadań o Auschwitz całkowicie rezygnuje z jakiegoś szukania odniesienia do rzeczywistości sprzed wojny albo wprowadzenia jakiegokolwiek porządku moralnego. I mówi, że w obozie wszystko trzeba sobie rozkminiać dosłownie od nowa. I zarówno Gustaw Herling Grudziński, jak i właśnie Tadeusz Borowski są tutaj wyjątkowi, bo pokazują taki nieludzki świat od środka, z perspektywy tych, którzy muszą tam żyć, a żeby żyć, muszą przyjąć panujące w tych obozach zasady, albo przede wszystkim, tak jak w przypadku Borowskiego, stworzyć je zupełnie od zera. Książki te, czy te zbiory opowiadań bardziej, ukazują ludzi i ich zachowania w warunkach ekstremalnych i to w sumie te okoliczności są ważniejsze niż historie samych bohaterów książek. To też jeden z potężniejszych argumentów przeciw władzy totalitarnej i takie świadectwo tego, gdzie może nas zaprowadzić silna wola polityczna i determinacja, którą ktoś przekuje w nienawiść. Warto zwrócić uwagę na Pożegnanie z Marią, czyli zbiór opowiadań takich jak właśnie Pożegnanie z Marią albo Proszę Państwa, Do gazu. Polecam też U nas w Auschwitzu i Ludzie, którzy szli. Część z tego, ale nie wszystko, jest na twardo w podstawie programowej. Wszystkie te utwory Borowskiego, które w sumie znaczeniowo i motywowo się dość mocno pokrywają, są niesamowitym świadectwem historii. Serio. Taki Jarosław Iwaszkiewicz, czyli artysta tworzący w drugiej połowie XX wieku, zrecenzował te opowiadania, pisząc, że nikt nie potrafił tak precyzyjnie narysować metod i skutków upodlenia społeczeństwa i coś w tym może jest. Nawet na pewno. W sensie zgadzam się z tym. Polecam też Rękę w ogniu i w ogóle cały inny świat Grudzińskiego. Polecam też Medaliony Zofii Naukowskiej. Medaliony to posklejane swoimi słowami opowieści o ludziach, którzy ocaleli z Holokaustu. Byli świadkami zbrodni wojennych oraz tego, jak wojna wpłynęła na psychikę. Cykl Naukowskiej jest ważny historycznie, bo stanowi jedno z najwcześniejszych świadectw nazistowskich zbrodni dokonanych na terenie Polski. To jest taka ciekawostka, jeżeli naprawdę budzi to w tobie jakieś większe emocje, to jest taki dodatkowy spin. Polecam też mega bardzo mocno, potężnie, reportaż Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem, który jest rozmową, w sumie takim wywiadem, powiedzielibyśmy, z Markiem Edelmanem, człowiekiem z serio niesamowitym CV. Edelman co prawda nie relacjonuje życia w obozie, ale prawie że, bo relacjonuje życie w getcie, a później opowiada historię powstania właśnie też w getcie warszawskim. Wspomina na przykład właśnie dzień wybuchu powstania getta warszawskiego w 19 kwietnia 1943 roku. I to jest taka relacja, że mimo że nigdy Marka Edelmana nie spotkasz, to z tej lektury wylewa się po prostu taki intelekt, tyle IQ, takie rozkminy w ogóle na takim poziomie, że jakby zsumować wszystkie rozprawki maturalne w historii Polski, to byśmy po prostu nie dorównali temu, co on mówi. Fajne. Polecam też przekozacki Archipelag Gułag, który w trzech tomach pokazuje proces projektowania i uskuteczniania radzieckiej walki z klasami uprzywilejowanymi i odczłowieczania narodów i grup społecznych. Książkę, która swoją drogą zupełnie przypadkiem pierwszy raz została wydana w Polsce i zalegalizowana w 1989 roku, czyli po zniknięciu PRL, napisał nie Polak, a Rosjanin, co prawda, Aleksander Sołżenicyn, ale jako obywatel tej samej ojczyzny, co właśnie aparat przemocy, który zniszczył mu życie, mógł czuć żal w sumie jeszcze większy niż Polacy. Znaczy, na pewno tak było. Jego analiza aparatu przemocy ZSRR jest tak przenikliwa, że został za nią doceniony nawet Nagrodą Nobla. Mało tego, sama Rosja doceniła go po zmianie władzy, bo to, co napisał, było tak dobre, że nawet oni, spadkobiercy no właśnie tego reżimu, musieli przyznać mu rację i powiedzieć, kurczę, dobrze to napisałeś, Aleksandrze. Przede wszystkim polecam jednak lekturę, która nie jest w żadnej podstawie programowej, 5 lat kacetu, autorstwa Stanisława Grzesiuka, który trafił do obozu mając około 20 lat i zwiedził ich kilka, w tym te okryte najgorszą sławą, jak Dachau czy Mauthausen, chociaż takie porównywanie to jest w ogóle bardzo karkołomne,
zadanie. Pamiętam, jak 14 albo 15-letni ja jakimś dziwnym sposobem zaczął czytać 5 lat kacetu i miałem takiego mindfucka, bo z jednej strony obraz obozów był okropny, okrutny i taki jak jakieś sceny z horroru gore, ale z drugiej strony Grzesiuk opisuje to tak, jakby siedział z tobą na piwie po lekcjach i jako starszy kolega, który przed chwilą kupił ci to piwo, opowiada historie pełne anegdot, żartów i takiego prostego, powiedzielibyśmy nawet chłopskiego języka. Mega dobra książka, nawet jakby była tylko zmyśloną historią, bo idzie się zasmucić, przestraszyć, ale też pośmiać. A to jest świadectwo jednych z najbardziej traumatycznych doświadczeń w ogóle na tym kontynencie. W 5 latach kacetu okrucieństwo obozowe tłumaczy ci człowiek, który widać, że nie jest ani wykształcony, ani nie chce wyjść na wykształconego, nikogo nie udaje, śmieszy go słowo kupa albo siku, jest taki przenikliwy, młody i głupi. Tak jak ja. Albo ty. Na koniec jeszcze dorzućmy sobie zbiór pojęciowy, który w chwilach zwątpienia może posłużyć jako przewodnik przed utwory, które zaliczamy do literatury obozowej. No i tutaj już jedziemy po prostu podstawą programową. Na początek basic tego typu twórczości, o którym już powiedziałem, czyli katastrofizm. To taka postawa, która wyraża głębokie i takie przeświadczenie, taką pewność o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy cywilizacji czy świata. Katastrofizm znasz już z Biblii. Jest to przekonanie no właśnie o tym, że kończą się wszystkie wartości, które znamy i które wyznajemy, i sam świat, ten taki materialny. Dobry przykład katastrofizmu daje też na przykład w swoich utworach Krzysztof Kamil Baczyński, który nie tworzył relacji z obozów koncentracyjnych w sumie tylko dlatego, że został wcześniej zabity. Znaczy w sumie nie wcześniej, tylko po prostu został zabity w trakcie Powstania Warszawskiego. Ale wiele postaci opisywanych w ramach tej szerokiej literatury obozowej jest właśnie przekonana o katastrofie albo ją przeczuwa. No i to się tam no właśnie łatwo to znaleźć. Z tym powiązane są trzy inne pojęcia. Po pierwsze cynizm, ale także nihilizm i relatywizm. Cynizm to lekceważące odniesienie się do generalnie rzeczywistości, ale w tym przypadku przede wszystkim do zasad moralnych. Cynicy nie tyle zmieniają swój kompas moralny, co po prostu nie rozkminiają tej rzeczywistości. Robią co trzeba, żeby przetrwać i ignorują kompas moralny. Po prostu go nie zauważają, w ogóle nie myślą o tym zagadnieniu, nie myślą o człowieczeństwie, bo walczą o przetrwanie. W przeciwieństwie do nihilistów, którzy postanowili, że w obozie przychodzi czas na to, żeby otwarcie negować wszystkie przyjęte zasady i po prostu mówić, że jest się przeciw nim. Cynik i nihilista może się zachowywać dokładnie w ten sam sposób, ale nihilista prowadzi taką krucjatę przeciwko tym tradycyjnym wartościom, a cynik po prostu ma wszystko gdzieś. Tak sobie radzi z tą rzeczywistością. A spaja to wszystko relatywizm. Przede wszystkim relatywizm moralny, czyli koncepcja widoczna w prawie każdym opowiadaniu, a na pewno w każdym z tych popularnych w podstawie programowej zbiorów. Relatywizm moralny to takie przekonanie, że każdy osąd jest względny i jest stricte zależniony od okoliczności, od tego, w jakiej sytuacji znajdują się osoby czy grupy, w których no właśnie postępujemy w jakiś sposób. Jeśli ktoś okradł starca z porcji pożywienia i zabił go, walcząc o życie w obozie, może być po prostu opiekuńczym ojcem, który okradł starca po to, żeby podzielić się z chlebem ze swoim synem. No takie hard case'y niestety, bo taki temat. Walka z kimś w obronie koniecznej ze skutkiem podbicia mu oka nie jest tym samym, co gnębienie kolegi w szkole też ze skutkiem podbicia mu oka, co może jest oczywiste, ale właśnie obrazuje ten sens relatywizmu, że wszystkie czyny trzeba rozpatrywać w możliwie szerokim kontekście. To jest swoją drogą prosta droga do tego, żeby zwariować, no ale tak sobie wymyślili. W literaturze obozowej wracają też do nas behawioryzm i naturalizm. Wracają, bo znamy je oczywiście, prawda, z pozytywizmu. Znaczy pewnie ich nie znasz, ale możesz mi uwierzyć, że są w pozytywizmie. Albo obejrzeć mój materiał na temat tej epoki. Serdecznie polecam. Zaczynając od prostszego, czyli naturalizm, to taki kierunek w sztuce, czy w tym przypadku w literaturze, którego głównym założeniem jest wierne rejestrowanie zjawisk życia, również w jego właśnie drastycznych przejawach. Literatura obozowa robi wrażenie, bo twórcy się nie cackają. Jak na pryczach są wszy, to w opowieściach też są wszy. Jak ludziom wystawały żebra z głodu, no to czytelnik dostanie tego specjalnie wyraźny opis. Z kolei behawioryzm to jest sposób prowadzenia narracji, czyli opowiadania historii, który polega na wyeliminowaniu z utworu literackiego analizy psychologicznej bohaterów, czyli taką wiedzę o ich przeżyciach czy stanach psychicznych. Czyli widzimy na przykład, jak jedna osoba bije drugą i nie wiemy, co myśli oprawca. To znaczy on po prostu robi jakąś rzecz. Albo widzimy, że jedna osoba zabija drugą. Musimy sobie radzić po prostu z tym obrazem przedstawionym. Nie znamy myśli jednej czy drugiej strony. Twórcy literatury obozowej pokazują nam w ten sposób właśnie takie wątpliwe moralnie zachowania, pokazują okrucieństwo, samotność i całą pulę innych zjawisk i z reguły w ogóle ich nie oceniają. Zostawiają cię z tym, co jest taką miłą odmianą, bo w sumie 90% utworów literackich będzie recenzować ci każdy krok bohatera i jego otoczenia i proponować ci różne morały. A tutaj dostajesz historię i masz sobie ją samemu zinterpretować. Dostajesz obraz
okrucieństwa i musisz sobie z tym po prostu poradzić. I uważam, że to jest mega spoko, tak szczerze. I tak właśnie wygląda literatura obozowa, tak też wyglądają odcinki, które nie są uzupełnione o memy, żarty i przerywniki. Literatura ta wyróżnia się, bo opisuje rzeczywistość, na którą żaden artysta nigdy nie może być gotowy i którą każdy próbuje opisać inaczej, bo każdy inaczej radzi sobie po prostu z takim doświadczeniem. Dla części artystów utwory, które stworzyli, mają pełnić taką funkcję terapeutyczną, funkcję rozliczenia się z przeszłością. A ja zamierzam Ciebie rozliczyć z tego, ile innych moich materiałów obejrzałeś lub obejrzałaś, także do roboty. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię nie przynudził. Zobowiązuję się do tego, żeby w kolejnym wrzucić jakiegoś mema czy dwa, ewentualnie 50. Także do zobaczenia. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.